Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł PiS, a ściślej Porozumienia Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry. I lekarz, neurolog, dobrze pamiętam? Tak, neurolog. Lekarz, neurolog. Doktorze Sośnierz, w takim razie maseczki antywirusowe kupować, ile sztuk? No jak pan widzi, jesteśmy, zresztą pan też, bez maseczki. Żeby maseczka zatrzymała wirusy, to musiała być bardzo szczelna. Proszę zwrócić uwagę, jak malutki jest taki wirus, a jakie duże są pory w tych maseczkach. No to oczywiście taki socjotechniczny zabieg, który ma na celu, no jak już nie wiemy, co robić, no to ubierzmy maseczkę. Czyli to nie pomagają? No nie, przede wszystkim no, infekcja przenosi się z człowieka na człowieka. No w takich sytuacjach, kiedy są jakieś epidemie, należy tych kontaktów międzyludzkich ograniczyć kontakty międzyludzkie. Panie doktorze, panie pośle, wczoraj czytałem, szukałem w internecie, maseczka na koronawirusa, taka najlepsza, to tak kosztuje. Jak to nie pomaga? No i przegapiliśmy taką okazję. Trzeba było kupić te maseczki. Jaki interes byśmy zrobili? Ale przed czymś chronią w takim razie te takie najlepsze? To wie pan, mają jakieś filtry węglowe czy inne? No nie, takie bardzo wyrafinowane maseczki coś tam zatrzymają, ale nie uchronią w 100%. Przede wszystkim trzeba unikać złych kontaktów. To jest najbardziej powszechne. Złych kontaktów? No, złych kontaktów, czyli kontaktów, które mogą narazić nas, żeby tutaj znów nie interpretować zbyt szeroko, te, które mogą narazić nas na zakażenie. Inna rzecz, że problem jest w nosicielach, którzy nie mają żadnych objawów. No jak się przed tym uszczec? Właściwie nie ma sposobu. Więc generalnie to, co tam się w Chinach wydarzyło, co wydaje się było już jest skuteczne, ograniczyć do minimum w ogóle kontakty międzyludzkie. Ale my na szczęście żyjemy w kraju, w którym nie ma jeszcze i może w ogóle nie będzie tej epidemii, więc nie musimy stosować takich ograniczeń. Jak nie musimy? Marszałek Grodzki, marszałek Senatu zaordynował rozmieszczenie w obrębie Izby Wyższej pojemników z maseczkami właśnie i płynem do substancją do dezynfekcji rąk. Tomasz Grodzki to lekarz przecież. No tak, ten płyn to rzeczywiście jest skuteczny najczęściej. No ale tak mówię, ja ale też płyn, mówię. Ale płyn, a myślałem, że mydło wystarczy. No, alkohol, nie wiem co tam, jak za substancję dano, jakąś inną odkażającą, one działają bardziej. Konkretnie mydło też, ale to oczywiście mydło też, tak. Ale być może jakąś specjalistyczną substancję tam marszałek dał. Ale to jest trochę takie podgrzewanie atmosfery. No nie mamy... W Sejmie nie nosicie maseczek? No nie. Znaczy oczywiście jak ktoś będzie chciał, niech nosi, ale może inaczej. No ale po co to wszystko? Nie mamy na razie jeszcze w ogóle tej epidemii w kraju, więc przed czym się mamy chronić? No i oby tak zostało. Ja wiem, że bardzo wielu by, niektórzy by już chcieli, żeby było, bo jak już pewnie pytania są przygotowane, a czy można było temu zapobiec, będzie to znów akcja polityczna, a tymczasem jest to tak naprawdę, jest to problem zdrowotny, jest to problem populacji, Andrzej, ale on może stać się problemem politycznym. Sośnierz, poseł PiS, Porozumienie Gowina jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł PiS, Porozumienie Gowina jest naszym gościem. Po raz drugi witamy Państwa również. Panie pośle, marszałek Grodzki polecił również instytucjom publicznym, aby udostępniały maseczki, żeby się ochronić przed infekcją. No więc zakładać, nie zakładać, czekać. Co radzi doktor Sośnierz? Doktor Sośnierz radzi zachować zdrowy rozsądek i oczywiście każda metoda, która może uchronić lub dodatkowo ochronić trochę przed infekcją jest dobra, więc oczywiście mycie rąk, higiena osobista i oczywiście ta maseczka też może się przydać. Nie można pokładać w niej 100% nadziei, ale też się to czy znaczy przyda. Działa, czy nie działa? No, ona jednak nie jak jest taki mówi, filtrem, że wirus który mniejszy niż pory w maseczce,
maseczce to działa w końcu, czy nie? Coś tam się zatrzyma na tej maseczce, ale nie, zależy oczywiście od kategorii szczelności. No to bywają różne, im droższe, pewnie im więcej warstw mają, tym lepsze. Czyli taka zastuwa, jeżeli już. Z tymi maseczkami to przede wszystkim chyba, no, niektórzy sobie mogą pogratulować, że widziałem na Allegro, ktoś ma tam 100 tysięcy maseczek do sprzedania, no więc to i przebicie jest 1000%. Proszę bardzo, czy mówiąc, pan przed chwilą powiedział o politycznym wymiarze tej akcji, pan bagatelizuje trochę obecność tego koronawirusa w Polsce? Wręcz przeciwnie, to jest dość agresywne schorzenie, bo śmiertelność jest, niektórzy porównują z grypą, ale nie, jest wyższa, więc absolutnie trzeba unikać tej, wszystko zrobić, żebyśmy do Polski tej infekcji nie przywlekli, a jak się znajdzie, no trzeba będzie zastosować kwarantanny, ograniczenie kontaktów międzyludzkich, to oczywiście, bo człowiek, bo dla nas, my tu jesteśmy w tej chwili bez maseczek, ale dla nas każdy człowiek może być źródłem zakażenia. No to jest choroba przenoszona z człowieka na człowieka. No czyli najprostsza metoda uniknięcia to oczywiście ograniczenie kontaktów międzyludzkich, ale tego nie da się przecież zrobić w 100%, tak? W związku z tym jakiś tutaj rozsądek. Koronawirus podobno pojawi się w Polsce na pewno, to nieuniknione, tak mówią. Jest to bardzo prawdopodobne, no bo to te epidemie, no wszystkie epidemie jakoś tam obejmują potem takie globalne, obejmują potem świat, kiedy wirus jest agresywny. A jeszcze się nie pojawił? No jeszcze te wszystkie podejrzenia w Polsce to były co, fałszywe alarmy? Mimo wszystko cała akcja, która no w Chinach też z pewnym opóźnieniem, ale jednak świat się zmobilizował. I w tej chwili jednak myślę, no będziemy obserwowali z zainteresowaniem, na ile już podjęte działania, bo nie we wszystkich takich infekcjach, które występują, takich epidemiach, podjęto aż tak wiele środków zaradczych. No zobaczymy, na ile te będą skuteczne, bo to będzie pewne doświadczenie dla ludzkości. Pan ostatnio gdzieś we Włoszech na nartach nie bawił przypadkiem? No nie, no tutaj z rozbawieniem czasami słucham komentarzy w mediach lub pytań, no, po co ich w ogóle wpuszczono do Polski, no najlepiej byłoby zatrzymać na granicy lub też wszystkich od razu zamknąć w obozie, tak jest. A pan był na nartach we Włoszech, czy nie? Ja nie byłem, no także może pan bezpiecznie ze mną rozmawiać. To uspokoiłem. Dobrze, a jak ktoś bawił na tych nartach i wrócił, czuje się niewyraźnie, to co powinien zrobić? No to pewnie się przeziębił, a to jest najczęstsza przyczyna i w tej chwili mnóstwo osób przeziębionych mamy. Mamy przecież lekką epidemię grypy, ale mamy. No ona, grypa nie jest aż tak groźna, ale też jest groźna. Śmiertelność przy grypie to jest rzędu 0,1-0,5%. No przy koronawirusie to 2,5% bodajże do 3. No więc tutaj 6 razy bardziej jest to niebezpieczna choroba z punktu widzenia życia, ale... A co powinien zrobić człowiek, który ma wątpliwości, na przykład, czy to jest grypa, czy przeziębienie, czy coś gorszego? No, przede wszystkim musi się zgłosić do lekarza i ten lekarz musi ocenić, czy ten przebieg tego schorzenia, który niestety jest podobny do grypy, przynajmniej na początku. Cały przebieg jest taki, jak wiele infekcji wirusowych. Więc lekarz musi zdecydować, czy wysłać na badanie, czy też nie. No to wywiad trzeba przeprowadzić, bo tak jak pan sam wspomniał, no czy byłeś w Chinach, czy byłeś tam we Włoszech ostatnio, że jeśli nigdzie nie byłeś lub nie miałeś kontaktu... We włoskiej knajpie. No to pewnie jesteś po prostu przeziębiony. Panie Boże, czy my w Polsce jesteśmy przygotowani na pojawienie się tego wirusa, czy będziemy się przygotowywać, jak on się pojawi? No, jak widać, marszałek coś tam zalecił, więc się przygotowujemy w różnych miejscach. No nie, no nie żartujmy. Płyn do dezynfekcji rąk i maseczki to jest no nie, no mówię, przygotowujemy się mentalnie. No, doktor Gałczyńska Zych, dyrektor szpitala w Warszawie, mówi w wywiadzie w Rzeczpospolitej, że przygotowani jesteśmy tylko na papierze, a koronawirus to jest biologiczna trzecia wojna światowa. No, pogląd pani doktor, zostawmy to bez komentarza. Oczywiście są różne teorie spiskowe, tak, że to tu właśnie wojna między Stanami a Chinami, tak, wybucha, ktoś tam podrzucił. No nie, ale jesteśmy na ziemi, w Polsce,
poważny człowiek, lekarz, doktor, dyrektor szpitala mówi, że nie jesteśmy przygotowani jako państwo, brakuje, nie wiem, sprzętu chociażby zabezpieczającego, to... No ale no tak powiedziała, jak się trzeba przygotowywać do tego? No przede wszystkim, jak powiedziałem, jeżeli już wystąpi ta, takie zagrożenie, ta infekcja, no przede wszystkim trzeba móc wykonać ten test, który wykaże, czy to jest ten koronawirus, czy nie. Te testy w Polsce mamy, więc jeśli trzeba będzie więcej, no to się dokupi, no ale jaki musiałby być magazyn? To kiedy jest swego czasu pani minister Kopacz wykazała się tutaj, nie kupując niepotrzebnie szczepionek przeciwko świńskiej grypie, no jakoś okazała się bohaterką Europy, bo najrozsądniej się zachowała. Więc tu trzeba zachować... Polityk PiS chwali Ewę. No nie, nie mówię wtedy Kopacz. Nie, nie chwali w ogóle. Teraz to, wycofuję to, no nie, co ale, powiedziałem. To było zachowanie dobre, chociaż wynikało nie z przemyślności, tylko z braku pieniędzy, ale wyszło na dobre. Więc tu trzeba wykazać na pewno dużo umiarkowanie. No ile ma być tych testów w tej chwili w Polsce czekających na proszę, można zawsze słuchać polityków na przykład. Janusz Korwin-Mikke powiada... Koronawirus to środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości, bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni. Kurtyna. No tak, zostawmy to. No, jest to jakiś pogląd, no, czy to niektóre rzeczy na satyrę. Janusz Korwin, poseł Korwin-Mikke, nie wiem, czy zdaje sprawę, że najbardziej zagrożony, czy grupa najbardziej zagrożona, to są mężczyźni po 70. No, pan poseł Korwin-Mikke też jest w tej chwili tej grupie zagrożonych. No, i gdyby zachorował, to by zadziałało to prawo Darwina. Pański syn ma to na co dzień chyba w partii Korwin, tak już swoją drogą. Tak, tak. No, a na poważnie, co dalej? Będziemy odwoływać wakacje we Włoszech? No nie, no każdy niech sam podejmie decyzję, czy jest skłonny tam jechać, czy też nie, ale no, nie robimy histerii. Ile to no, może? Ile to we Włoszech tych ludzi też już ograniczono ich kontakty, też ta populacja. Nie słyszę, bo nie mam najnowszych informacji, ale to się nie rozwija, ta epidemia we Włoszech, więc one dość szybko, radykalnie zadziałane. Głównie ograniczyć, odciąć te wszystkie kontakty po rozciewaniu się epidemii, czyli od człowieka do człowieka. Ten, który już jest zakażony, no, musi być oddzielony od pozostałych. No i to jest, on sam musi przechorować, a pozostali już wtedy nie są narażeni. Panie Bosiu, czy pan się pogodził już z przegranym konkursem na szefa śląskiego NFZ? No, fakty, trudno z faktami tutaj się nie pogodzić, no takie są. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak będzie radził sobie prezes. I jeszcze jestem gotowy podjąć to wyzwanie. Czy będę potrzebny, to zobaczymy. Ale co pan się spodziewa, że to nie jest ostateczna zmiana? Jak pan wie, wszystko pantarei, jak niektórzy powiedzieli, wszystko płynie. Zawsze to nie są to stanowiska kierownicze. Ja też zajmowałem kilka różnych, nie są do końca życia. No, niedawno też nastąpiły zmiany w województwie na różnych stanowiskach, więc to jestem gotowy podjąć wyzwania tu lub gdzieś indziej, bo wiem, że potrafię. Nie, żebym panu coś sugerował, ale marszałek Chełstowski od miesięcy szuka właściwego człowieka na stanowisko prezesa Parku Śląskiego. Ostatecznie byłem kilka lat dobrych dyrektorem muzeum, wtedy, kiedy już w służbie zdrowia było tak dobrze, że nie trzeba było mojej pomocy, no to poszedłem na stanowisko dyrektora o skansenie, więc... Czemu pan marszałkowi nie pomógł z Parkiem Śląskim? 5 prezesów, 15 miesięcy, a PiS miał lepiej zarządzać województwem od Platformy. No i widać, nie jest to łatwe zadanie, bo no, czasem panuje takie przekonanie, że wystarczy chcieć i ja będę ministrem, będę tam dyrektorem. Kierowanie to nie jest jednak zabawa. To zresztą widać. Zmieniający się dyrektorzy... Dlaczego w takim razie ktoś się bawi? No, ale trudno, jeżeli ktoś przedstawia swoją kandydaturę, to tak nie zawsze wiadomo, czy on się sprawdzi, że też nie. Dobrze byłoby sięgnąć po jego CV, zobaczyć, co w życiu dokonał. No, ja, jak widać, przegrałem też konkurs, mimo swoich dokonań, może niewystarczająco, ale to trzeba no, przyjrzeć się osobie, która ma być odpowiedzialna za większy sektor życia publicznego i jednak czerpać z tego doświadczenia jakieś. No. Janusz Moczyński, pan zna? Znam.
Podobno namawiacie go, żeby do porozumienia wstąpił, tak swoją drogą. Też słyszałem o takich plotkach. Ja w tych rozmowach nie biorę udziału, w związku z tym... Muszyński proponuje, były marszałek województwa, niech marszałek przekaże park, to znaczy tereny zielone, bez spółek, bez instytucji, które się na terenie Parku Śląskiego znajdują, do miast, które z parkiem graniczą. Może to jakiś pomysł w końcu, żeby ktoś o ten park wreszcie zadbał? No nie, no podzielenie tego parku, on tak z tego, co pan cytuje, to wnioskuje, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może do metropolii. Całość do metropolii można przekazać też. To funkcjonuje jako całość integralna, organizacyjna, więc nie można tego dzielić. No, ja osobiście nie mam większych problemów w zarządzaniu. Sprawdziłem się tu i tam, więc panie marszałku, nie wiem, dlaczego mają. Poseł, ale doktor Sośnierz zgłasza, nie wybieram jak się. Pan szuka szóstego prezesa, to jest kandydat. Nie, ja tylko to chciałem powiedzieć, że trochę się dziwię, że takie są problemy z zarządzaniem. Wydaje mi się, to instytucja przyjazna. Ja się też dziwię, bo ja sądziłem, że pańska partia, stając do wyborów samorządowych, stając o władzę w województwie, miała rozpisany plan i program, co zrobić lepiej od Platformy. Nie, to nie jest tak. A to nie jest tak. To nie jest tak, że proszę zwrócić uwagę, że to, kto będzie rządził województwem, to było no, wahało się na jednym głosie się trzymało. To znaczy, że co, więc to nie w wyborach takie... startujecie po to, nie zakładając, że wygracie? To no po co program wyborczy? Oczywiście, że się zakłada, ale trudno mieć tam, ustawić tam tabun ludzi, słuchajcie, wy będziecie na stanowisku. Jaki tabun? Jeden człowiek, prezes. No, w tym przypadku, ale firm, którymi trzeba się zająć, jest oczywiście wiele, więc to się dokonuje później. No, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, no bo to też by było. Ja bym wolał jednak, żeby politycy dzielili, tym bardziej, jeżeli twierdzą, że są w stanie zrobić coś lepiej od swoich poprzedników. No na pewno dobór kadr musi być staranny, a poza tym no niestety, no również chęć wielu osób do tego, ono właśnie, szczera chęć, jak to tam niektóre takie porzekadła głosiły, że nie wystarczy do tego, żeby być dobrym zarządzającym. No tu marszałek ma problem, ale to jest pewnie jego problem, który musi rozwiązać. Tak, nie, jest to nas wszystkich problem, ale tak. Tych jak widzimy, dookoła jest więcej. Pan wierzy na przykład w Panteon Górnośląski? Na pewno na Górnym Śląsku jest szereg osób, które warte są, czy tak, które zasłużyły na upamiętnienie. I nie są upamiętnione w muzeach, w różnych izbach pamięci? Są o tych osobach się mówi, mają swoje ulice, mają swoje muzea, pomniki, więc, tak. Więc to nie jest tak, że całkowicie o nich nie pamiętamy. Przeciwnie, mamy dużo tych miejsc pamięci różnych osób. No Panteon byłby kolejnym miejscem, w którym takie osoby, które zasłużyły, najwybitniejsze można... Tylko jak poważnie traktować zestawienie najwybitniejszych Ślązaków, jeżeli brakuje w nim miejsca, może zabraknąć dla Kazimierza Kuca, Jerzego Ziętka, wśród jeszcze pewnie większej grupy, której tam nie znajdziemy. Ciekawych postaci. Ja w ogóle jestem zdania, śledzą zresztą różne tam perypetie tak zwanych wielkich osób, czy osobistości, że upamiętać i w pełni docenić dorobek danej osoby, taki, który wymaga, który godny jest uwiecznienia, to powinien upłynąć pewien czas również od śmierci tych osób, bo wtedy dopiero badania, rozpoznanie, publikacje mogą te osoby lepiej przedstawić. Ale co pan sugeruje, że to dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy filmy, czy Kazimierz Kuc nakręcił wielkie filmy o Śląsku? To co, historia ma zweryfikować, ja czy to były dzieła, czy to były kicze, czy ja co? Ja nie mówię w tej chwili o konkretnym nazwisku, tylko w ogóle dobrze byłoby przyjąć zasadę, że takie upamiętnienia, takie trwałe na wieki, to powinny się dokonywać wobec osób, które tam zmarły z jakimś dystansem czasowym do ich śmierci. Tak postępuje między innymi Polski Słownik Biograficzny, który publikuje biogramy osób, wielkich Polaków, od zarania istnienia Polski, dopiero po jakimś czasie, kiedy da się zebrać informacje o tych osobach. To jest bezpieczniejsze. Rozumiem. Pan mówi o perspektywie historycznej. To ja panu powiem, że na wstępnej liście do tego Panteonu są osoby żyjące.
no to, to jest chyba A nie ma kucza, przesada. Nie ma ziętka. Powinien być kucz i ziętek, czy nie? Ani jeden, ani drugi, ani żyjący. No, po prostu trzeba zachować pewien dystans, ocenić postać. Ale i... Od śmierci ziętka to już trochę wiosen minęło. Nie no wiem, nie, od śmierci ziętka tak, przepraszam. To, to ziętek tak, tak, czy nie zasłużył? No to, to tutaj no, na pewno jakieś kolegium powinno być. A Andrzej Sośnierz, pytany, ziętek wybitnym Ślązakiem był, czy nie? Ja nie, nie jestem pewny, czy był wybitnym Ślązakiem. Na pewno był znanym Ślązakiem, na pewno starał się zrobić. Zrobił dużo złego i dużo dobrego, bo złego też. Ja sam osobiście, będąc fanem ochrony zabytków, wiem, ilu zabytkom zaszkodził, ale z drugiej strony też wiem, ile dobrych rzeczy zrobił. Więc to jest postać kontrowersyjna. Takie kontrowersyjne postacie wymagają czasem większego dystansu czasowego, żeby je ostatecznie ocenić. Faktem, że on już do dawno. Czy władza zmarł... powinna słuchać ludzi w takich sytuacjach również? Bo ludzie... nie mają wątpliwości w większości, tak, że tak. Jerzy Ziętek wielkim Ślązakiem był. Na pewno był wybitną postacią. No tak, tak. No. Panie pośle, czy takie przedsięwzięcia jak ten Panteon powinny zostać poddane szerszym konsultacjom, dyskusji publicznej, otwartej dyskusji? Wszystkie takie zbiorowe opinie to bywają no, czasem niepełne. Tu robienie festynów i takich plebiscytów na tego typu miejsce w Panteonie, no nie powinno mieć miejsca. Pan mówi, że to plebiscyt, ale z drugiej strony mamy właściwie niejasne kryteria, niejasne metody doboru tych postaci. Nie wiemy, kto właściwie za to odpowiada i dlaczego. To... Myślę, że tak utrwalone postacie, proszę zwrócić uwagę, z większym dystansem, to Korfanty chyba dla nikogo nie jest. Chociaż do tej pory są jeszcze Piłsudczycy i Korfanciarze, którzy tam te sentymenty, ale to są to dlatego, że w pewnym czasie więcej emocje grają rolę niż rzeczywiste. Ja tam na liście z Rzesza Świętych Błogosławionych, ja nie wiedziałem, że tylu mamy na Śląsku, a nie ma świętego z Szopienic. No. Pan... O kim pan Kuca. Myśli? Aha, no. Ale nie, zostawmy to w ten sposób. Do takich przedsięwzięć, niewątpliwie bardzo pożytecznych, bo ludzie muszą mieć przekonanie, a nie zawsze docenienie za życia, że ich wielkie zasługi zostaną kiedyś docenione. I stworzenie takiego panteonu i dla tych nieżyjących ma mniejsze znaczenie, ale dla żyjących też ma znaczenie, żeby tą pamięć i pokazywać, że warto być no, choćby dobrym Ślązakiem, dobrym obywatelem, to oczywiście znów pytanie, co to jest dobre, nie? Ale no to... No, panie Kuc, pan warto. Widocznie nie był dobrym Ślązakiem, dobrym obywatelem, bo pana po prostu... Nie, no, twórczość artystów też trudno ocenić. Nie, no, panie artystów to, wymaga, co pan tu nawija makaron na uszy? No przecież to Kuc, ma pan jakieś wątpliwości co do Kuca? Nie mam wątpliwości, ale wolałbym większy dystans czasowy do jego twórczości, żeby to... On niewątpliwie dla Śląska nakręcił najbardziej znane śląskie filmy, i które do tej pory żyją w pamięci Ślązaków. Ludzie kina polskiego mówili, że dzięki filmom Kuca chcieli tak, być Ślązakami. Tak, no, tak. To bezspornie... Ale niech pan nie wciąga w tym właśnie problemy doraźne. Ja mówię o zasadzie. Zasadą powinno być, że postać jest oceniana, mija pewien czas i wtedy widzimy je dorobek. Henryk Mikołaj Górecki, który też zmarł niedawno, jest. Wojciech Kilar, który zmarł niedawno, jest. Kuca, który zmarł niedawno, nie ma. Nie ma żadnej konsekwencji również. Nie ma konsekwencji i w związku z tym wtedy pojawia się ta dyskusja, o której pan powiedział. Więc jeśli z jednej strony mamy osoby niedawno zmarłe, no to do tej niedawno zmarłych między innymi się Kazimierz Kuc zalicza i pewnie warty byłby upamiętnienia też w tym panteonie. Tylko też trzeba sobie założyć, żeby tam nie było, bo on może być potem tak licznie obsadzony, że w końcu się rozmyje ta idea dokonania takiego, jak wspomniałem już, Wojciecha Korfantego, to już jest trwały, wieloletni dorobek. Jeszcze raz mówię, zerknie w listę błogosławionych i świętych. No, to jest ciekawy spis. Andrzej Sośnierz, poseł PiS, Porozumienie Gowina, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.